Nazywam się Rafał Gierzewski, pracuję w Global Logic od 5 lat, obecnie na stanowisku konsultanta i pracuję w dziale Automotive. Lubię swoją pracę w Global Logic, ponieważ są bardzo wymagające zadania, ale to nie dlatego, że po prostu są niemożliwe do zrealizowania, tylko po prostu są tematami do zgłębienia, zagadką do rozwiązania. I jest takich tematów bardzo dużo i potrzeby na rozwiązywanie takich problemów są obecnie ogromne. Więc jest jakby niekończąca się ilość tematów do poznania. No i też przede wszystkim wszystkie projekty, jakimi się zajmujemy, to są projekty, które przyczyniają się jakoś do wzrostu bezpieczeństwa na drogach. Wzrostu bezpieczeństwa w prowadzeniu samochodu, ale także wzrostu bezpieczeństwa przechodniów. Takie samochody będą w przyszłości w stanie unikać albo reagować na pieszych, gdzie ich nie powinno być. Będą w stanie w jakiś sposób dokonywać ingerencji w system hamulców i na przykład lekko go dociskać jeszcze zanim użytkownik zacznie hamowanie, żeby zminimalizować uszkodzenia na takim człowieku na przykład. Przede wszystkim jeszcze Global Logic praca jest fajna, bo ludzie są fajni. Więc poza tym, że mamy oczywiście dużo ludzi bardzo wykształconych i posiadających bardzo duże umiejętności w Automotive, po prostu są fajni. Fajnie się z nimi pracuje, fajnie się z nimi imprezuje, fajnie się przychodzi do tej pracy po prostu. Też przede wszystkim, jak się ma jakiś problem, który jest bardzo duży i bardzo ciężki, to zawsze ktoś się zdarzy, kto akurat coś może wiedzieć, można zrobić sobie mindstorming i zawsze te rozmowy są wtedy fajne i wychodzi się jakby do domu z jakimś zrealizowanym celem. Global Logic zajmuje się rozwojem oprogramowania sterowników samochodowych, zwanych ECU. I zazwyczaj jest tak, że po prostu każdy nowy model samochodu ma taką nową wersję takiego sterownika, która jest rozszerzona o jakieś tam nowe funkcjonalności. Albo przez to, że po prostu jest konkurencja na rynku, albo przez to, że prawo tego wymaga. Takie sterowniki budują ze sobą funkcjonalności, które są już takie bardziej zaawansowane. Na przykład jest taka funkcja, że samochody dzisiaj będą musiały, kupione w tym roku, będą musiały hamować same w momencie, kiedy wykryją zderzenie potencjalne. Jeżeli to zderzenie będzie niemożliwe do ominięcia, to będą musiały się przygotować na to zderzenie, na przykład naciągając pasy zawczasu, domykając okna, żeby odłamkami nie dostać. I oczywiście hamując jeszcze, ile się da, żeby tą prędkość wytracić. I teraz taka funkcja to tak naprawdę współpraca wielu tych sterowników. Mamy radar z przodu, który jest radarem laserowym, tak zwany lidar, który wysyła wiązkę laserów i one wracają. I jak te lasery wrócą, to w tym momencie ten samochód, ten sterownik jest w stanie stworzyć model trójwymiarowy otoczenia. Na podstawie tego modelu on po prostu zna kształty, nie rozpoznaje jeszcze, co to jest. Do tego mamy jeszcze kamerę, która jest nad lusterkiem zazwyczaj. I ta kamera rozpoznaje, co jest w tym modelu trójwymiarowym. Często jest tak, że albo kamera jest w stanie powiedzieć radarowi, coś tutaj jest, weź mi daj więcej szczegółów z tego rejonu. Tak samo radar jest w stanie wysłać do kamery, w tym rejonie znajdują się jakieś obiekty, żeby kamera była w stanie to sklasyfikować. I teraz te wszystkie dane są wysyłane do jeszcze jednego sterownika, który jak je agreguje, jak je ze sobą zestawia, to może stwierdzić, że możliwe jest zagrożenie dla człowieka na pasach na przykład. Wtedy jest w stanie wysłać sygnał do sterownika z hamulców, żeby rozpoczęły hamowanie. Jak widać, ta funkcjonalność to jest tylko jeden drobny element całości. Tak naprawdę takich systemów i takich połączeń, takich relacji pomiędzy tymi sterownikami w takim samochodzie jest ogrom. Takich sterowników w samochodzie dzisiaj potrafi być okolice 150 paru. I każdy z nich zajmuje się albo jakąś drobną funkcjonalnością, albo jakąś bardziej zaawansowaną, ale nawet te drobne funkcjonalności często od nich zależy życie ludzkie. I to powoduje, że ten stopień skomplikowania tam nieco rośnie. To nie jest takie proste jak na studiu, jak zapalenie diody i to wszystko. Tutaj ta dioda, musimy mieć absolutną pewność, że ona się świeci, jeżeli stanowi na przykład ostrzeżenie dla takiego kierowcy. Więc nasza praca też jest po to, żeby mieć taką pewność. Więc sprawiamy, że te systemy są coraz bardziej bezpieczne. Że jeżeli jest jakaś awaria, to albo potrafią jakąś inną drogą tą samą funkcjonalność zapewnić, albo jeżeli to jest niemożliwe, to w jakiś awaryjny sposób poradzić sobie z problemem. No i teraz to wymaga ogromnej ilości danych. Tak wszystkie sterowniki ze sobą rozmawiają non-stop. Tam są milisekundowe odstępy czasu pomiędzy kolejnymi powiadomieniami o jakichś zdarzeniach. I ten ogrom danych wymagał zmiany sposobu, w jaki samochody są zbudowane, jeżeli chodzi o całą elektronikę w nich. Teraz jest używany protokół Ethernet, TCP/IP, do tej komunikacji, więc w środku w samochodzie są dosłownie routery, switche i można powiedzieć, że to jest taka serwerownia na kółkach. Tam jest masa, każdy z tych sterowników to jest mini komputerek, który wysyła masę danych, analizuje te wszystkie dane i przesyła je jeszcze w inne miejsce, odbiera z innego miejsca. To jest taka wielka sieć. I teraz to wszystko jest po to, żeby w przyszłości można było coraz bardziej ufać takim samochodom, że są w stanie podjąć racjonalne decyzje.
Na przykład możemy mieć samochód, który bardzo sprawnie ma detekcję zaimplementowaną martwego pola, przez co praktycznie niewykonalne jest zjechać na pas, kiedy tam jest jakiś obiekt, człowiek, samochód, cokolwiek, bo auto zawróci nas siłowo. I teraz jak te technologie będą się rozwijały, to ta funkcja może być już tak udoskonalona, że praktycznie kierowca nie będzie musiał się w przyszłości męczyć, sprawdzając, czy pas jest wolny. Auto będzie wiedzieć. Kilka lat później możliwe, że to po prostu będzie już część kolejnego jakiegoś systemu, który już ten pas zmienia sam. I w ten sposób dążymy do takiej autonomiczności w samochodach. No i dla ludzi znaczy to tyle, że będzie ginąć mniej ludzi na drogach. Dla kierowców znaczy to tyle, że jazda autem będzie coraz bardziej przyjemna, coraz mniej stresująca, bo o coraz mniej elementów tej jazdy kierowca musi dbać. Można mówić, że to zabiera przyjemność z jazdy, ale też niekoniecznie, bo ten samochód wciąż można prowadzić i wciąż można mieć z tego przyjemność, a dodatkowo ten samochód będzie próbował przynajmniej wyratować tego kierowcę i jego otoczenie od jakichś skutków jego jazdy. Największą satysfakcję z mojej pracy odnoszę przez to, że przyczyniam się bezpośrednio do tego, żeby samochody były coraz bardziej inteligentne w swoich decyzjach i w tym prowadzeniu. Że kierowca już nie musi tak bardzo uważać na wszystko i mieć oczy dookoła głowy, bo to auto robi to za niego i będzie robić coraz więcej za takiego kierowcę. Prowadzimy do przyszłości, w której ten kierowca w ogóle nie będzie już w tym samochodzie potrzebny. I ta myśl jest bardzo, bardzo fajna.